Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o witaminie C. A dokładnie zapraszam Was na aktualizację i przedstawię Wam produkty, które w zeszłym roku bardzo mnie zachwyciły i które spokojnie mogę Wam polecić z różnych półek cenowych, z różnymi składami, o różnych formułach, także będzie się działo. Wiem, że na ten film czekacie, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Pierwszy produkt, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest to produkt, który w rankingu najlepszych kosmetyków 2021 roku, który robiłam na moim Instagramie, wyróżniłam jako ten the best, ten, który najbardziej zachwycił mnie w zeszłym roku. I jest to serum od marki Teoxan. Ja o tej marce już Wam wielokrotnie tutaj na moim kanale opowiadałam, pokazywałam Wam również ten produkt i muszę Wam powiedzieć, że stosowanie go to była ogromna przyjemność. Oczywiście jest to drogi produkt, ale polecam Wam zerkać na stronę marki Teoxan, do sklepu marki Teoxan, ponieważ bardzo często pojawiają się ciekawe promocje i można kupić kosmetyki nawet w cenie 20% tańszej, także jest w czym wybierać, a właśnie to serum od marki Teoxan to jest jeden z takich produktów, które tej marki, które najbardziej mogłabym Wam polecić. No ale dobrze, przejdźmy w ogóle do samego kosmetyku i dlaczego on tak bardzo mi się spodobał. Pierwsza ważna informacja. Ten kosmetyk, czyli to serum, ma zastosowaną technologię RHA, która przede wszystkim intensywnie nawilża, ale też wzmacnia barierę ochronną naszej skóry. Zresztą jak w większości produktów marki Teoxan znajdziecie tę technologię, a Wy doskonale wiecie, że ja lubię inwestować w kosmetyki, stosować kosmetyki, które zawierają bardzo fajne, ciekawe technologie i innowacyjne rozwiązania. Więc jest to pierwsza sprawa. Druga sprawa, mamy tutaj ustabilizowaną formę witaminy C, tą olejową formę witaminy C, którą ja też również bardzo, ale to bardzo lubię. Między innymi ze względu na jej działanie, przenikanie, efekty jakie przynosi na naszej skórze i to, że jako posiadaczka skóry wrażliwej nie muszę mieć żadnego problemu związanego właśnie z podrażnieniem, z działaniem witaminy C, które czasami gdzieś tam może się pojawiać, jako rozmawiamy tutaj o silnej substancji aktywnej, która bardzo fajnie wpływa na naszą skórę. Więc mamy tutaj dwie takie ważne funkcje, o których chciałam Wam powiedzieć. Ale oprócz tego w składzie serum od marki Teoxan znajdziemy również inne ciekawe substancje aktywne, jak między innymi aminokwasy, kompleks tych aminokwasów, witaminy czy różnego rodzaju przeciwutleniacze. I to jest taki produkt, który posiada bardzo fajną, lekką, przyjemną konsystencję i też bardzo delikatnie pachnie. Czasami pytacie mnie, czy tę olejową formę witaminy C można stosować w przypadku skór mieszanych i tłustych. No bo kiedy słyszymy olejowa forma, to od razu mamy na myśli gdzieś tam z tyłu głowy jakieś zapychanie porów skórnych, wypryski, tę taką tłustość. Słuchajcie, to serum będzie idealne do każdego typu skóry, również dla skór mieszanych i tłustych. Między innymi właśnie ze względu na swoją konsystencję, swoją formułę, która absolutnie nie ma nic wspólnego z tą nazwą olejowa. Uwierzcie mi, i potwierdziły to osoby, które skorzystały z mojego polecenia, które posiadają skórę tłustą i też były zachwycone tym produktem. Szybko się wchłania, idealnie łączy się z różnymi innymi preparatami, jak na przykład krem, czy zastosowane serum w porannej pielęgnacji z różnymi filtrami. Przetestowałam naprawdę, uwierzcie mi, na różne sposoby. Nie było mowy o jakichkolwiek podrażnieniach, o jakichkolwiek wysuszeniu, wypryskach itd. Cudownie wchłania się w skórę i przynosi naprawdę bardzo fajne efekty, bo mówimy tutaj przede wszystkim o działaniu rozświetlającym, rozjaśniającym, nawilżającym, na przebarwienia, przeciwzmarszczkowym, wymiataniu wolnych rodników. Cudowny produkt. A jeszcze do tego mamy go zamkniętego w buteleczce z pompką, więc mamy tutaj higieniczne rozwiązanie. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że to serum od marki Teoxan to była taka moja perełka w zeszłym roku, którą bardzo często Wam polecałam i nadal będę polecać.
Kolejny kosmetyk, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest zdecydowanie najtańszy ze wszystkich, o których będę mówiła. Ale jest to też, można powiedzieć, taka nowość zeszłego roku. Rozmawiamy tutaj o marce Skintra i o serum z 20% witaminą C, a dokładnie kwasem askorbinowym. I kiedy pierwszy raz zaczęłam sobie testować to serum, to oczywiście rozpoczęłam używanie go w wieczornej pielęgnacji właśnie ze względu na to, że w tym serum znajduje się takie duże stężenie witaminy C i jeszcze dodatkowo kwasu askorbinowego, a wiemy, że jest to substancja, która może podrażniać, zwłaszcza w tak dużym stężeniu. I jakie było moje zdziwienie, kiedy oczywiście nie doszło do żadnego podrażnienia. Nic absolutnie na mojej skórze się nie działo, mimo właśnie tego wysokiego stężenia, ale tutaj w tym produkcie mam mały skład, taki powiedziałabym nawet okrojony skład, natomiast jest w nim to, co najważniejsze. Czyli mamy połączenie różnych składników aktywnych, bardzo fajnych składników aktywnych, dzięki czemu uzyskujemy działanie silnie rozjaśniające, na przebarwienia, antyoksydacyjne, przeciwzmarszczkowe, takie ujednolicające, można tak powiedzieć, działanie, które będzie ujednolicało koloryt naszej skóry. Czyli będzie to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które borykają się z przebarwieniami na skórze, ale też chciałyby wyrównać właśnie ten koloryt na skórze, koloryt skóry. Ich skóra jest poszarzała, taka matowa, co bardzo często pojawia się w okresie zimowym i szukamy na przykład fajnych produktów, które po zimie tę naszą skórę rozświetlą, rozjaśnią, właśnie wyrównają ten koloryt, kiedy zniknie ta taka szarość naszej skóry, no bo chcemy, wiadomo, na wiosnę wyglądać pięknie, młodo. No i chcemy działać też właśnie przeciwzmarszczkowo. I to serum, muszę Wam powiedzieć, ma też bardzo przyjemną konsystencję, szybko się wchłania, absolutnie nie stwarza żadnych problemów w połączeniu z innymi kosmetykami. Jest zamknięte w ciemnej szklanej butelce, która wyposażona jest w pipetę. Czy to jest dobre rozwiązanie? I tak, i nie. Wiem, że część z Was lubi tego typu produkty, inni wolą już kosmetyki właśnie z pompką, które są zdecydowanie bardziej higieniczne niż takie rozwiązanie w buteleczce z pipetą. Ale słuchajcie, tutaj mamy bardzo niską cenę, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. To jest rozwiązanie dla osób, które szukają aktywnych, fajnie działających produktów, między innymi w postaci serum, ale mają zdecydowanie mniejszy budżet. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo dobry produkt. A mimo tej niskiej ceny mamy świetne połączenie składników aktywnych, bardzo fajne działanie, które szybko zauważycie właśnie ze względu na tą 20% witaminę C, która będzie działała głównie na powierzchni naszej skóry, czyli na tych najbardziej zewnętrznych warstwach naszego naskórka. Jak dla mnie jest to taki kosmetyk, który warto sobie wpisać na listę. No dobrze, lecimy dalej. Moja trzecia propozycja dla Was jest w postaci kremu. I o tym produkcie też Wam opowiadałam chyba jakoś właśnie w grudniu. A w sumie to zrobiłam dwa filmy na temat samej marki i witaminy C, która znajduje się w tym kosmetyku. I muszę tutaj wyróżnić produkt od marki Miobel, a dokładnie lekki krem normalizujący. Jest jeszcze w ofercie lekki krem nawilżający, który również posiada tę formę witaminy C w swoim składzie. Jest to nowa marka na naszym rynku, marka, która tworzy produkty naturalne, ale składy tych kosmetyków są naprawdę wyjątkowe. Jak między innymi to, że bazą nie jest tutaj typowa woda, ale mamy tutaj hydrolat różany i ten krem też tak bardzo delikatnie pachnie właśnie różą. Ten zapach momentalnie ulatnia się ze skóry, więc też oczywiście nie musicie się go obawiać. I to jest to rozwiązanie dla osób, które nie chcą korzystać z serum w swojej pielęgnacji, ale chciałyby mieć krem. Taki krem, który będzie działał zarówno rano, jak i wieczorem, ale będzie zawierał właśnie witaminę C. I tutaj w składzie mamy surowiec o nazwie Lipoceravit C. Ja oczywiście podlinkuję Wam filmy na temat samej marki i na temat tego surowca, gdzie możecie sobie posłuchać o tym, co to takiego jest i dlaczego warto zainteresować się tą formą witaminy C,
która zamknięta jest między innymi w liposomach, dzięki czemu jeszcze głębiej dostaje się do naszej skóry. A w tych kremach od marki Miobel mamy znowu jedną z moich ulubionych form witaminy C, która bardzo aktywnie działa już w niskich stężeniach. Więc jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Ja dzisiaj polecam Wam krem normalizujący, dlatego że w przypadku mojej skóry, skóry mieszanej, wrażliwej, ten produkt fantastycznie się sprawdził, między innymi ze względu na to, że mamy tutaj działanie witaminy C oksydacyjne, przeciwzmarszczkowe, rozświetlające, rozjaśniające, ale mamy tutaj również substancje, które będą działały na regulację sebum, co w przypadku skóry mieszanej czy tłustej jest oczywiście bardzo ważne, no bo ta nadprodukcja sebum, my jej zdecydowanie nie lubimy. Chcemy, żeby nasza skóra była rozświetlona, wyglądała pięknie, ale żeby to rozświetlenie nie było związane, no właśnie, z tą nadprodukcją sebum. Więc tutaj moja kolejna propozycja dla Was, naturalny skład, bardzo dobry produkt, bardzo fajna konsystencja, super się rozprowadza, do stosowania na dzień i na noc, świetna forma witaminy C, warto się nim zainteresować. Moi drodzy, jakiś czas temu na moim Instagramie pokazywałam Wam również kurację od marki Estée Lauder. Kurację z witaminą C, z witaminą E oraz z wyciągiem z lukrecji, która jest stworzona na bazie 4 ampułek. Jedna ampułka ma działać na tydzień, ma nam starczyć na jeden tydzień, chociaż uwierzcie mi, że tego produktu jest tam tak dużo, że spokojnie można go wykorzystać dłużej. Dołączona do opakowania jest taka mini pipetka, którą sobie wkładamy po prostu do każdej z tych ampułek. Tak jak powiedziałam, mamy 4 ampułki. I to jest taka kuracja, która nada się do każdego typu skóry, ma działać właśnie na przebarwienia, rozświetlać, rozjaśniać, działać przeciwzmarszczkowo, no i antyoksydacyjnie. I muszę Wam powiedzieć, że to jest taka kuracja, którą zainteresował mnie Paweł, ponieważ Paweł zaczął używać, Pawła oczywiście doskonale znacie, Pawła Borkowskiego, Paweł zaczął używać tę kurację u siebie i zaczął mi ją zachwalać i mówił, że słuchaj, no jestem zadowolony, no zniknęły przebarwienia, które miałem w okolicy oczu, bardzo wydajne, nic się absolutnie nie dzieje, nie ma żadnego podrażnienia, super się łączy z innymi kremami, musisz koniecznie przetestować. No i stwierdziłam, okej, zobaczymy, jak sprawdzi się u mnie takie rozwiązanie. I potwierdzam dzisiaj, że Paweł miał rację, bo jest to naprawdę bardzo fajna kuracja, już z tej oczywiście wyższej półki, bo mówimy tutaj o marce selektywnej, o marce Estée Lauder. Jeśli lubicie tego typu marki, no to myślę, że to powinna być też propozycja fajna dla Was. Mamy okrojony niby skład, ale te najważniejsze substancje aktywne w nim się znajdują. Oczywiście tam są też inne fajne składniki aktywne, o których Wam opowiadałam, ale ta witamina C. Witamina C połączona z witaminą E, która jak wiemy jest witaminą młodości, i jeszcze do tego ten wyciąg z lukrecji, powodują, że ta skóra bardzo ładnie się rozświetla, rozjaśnia. Ja co prawda nie mam przebarwień, więc nie mogę potwierdzić, czy Paweł miał rację, jeśli chodzi o te przebarwienia, że one rzeczywiście znikają. Ale muszę Wam powiedzieć, że widać, że ta kuracja jest bardzo fajnie dopracowana, bo tak, i formuła samego preparatu, ampułki, które z jednej strony są takie wodniste, powiedziałabym żelowe, ale z drugiej strony są takie odrobinkę tłuste i przez to też bardzo fajnie łączą się z kolejnymi preparatami, nie dają nam tego efektu ściągnięcia napięcia, wręcz powiedziałabym przeciwnie, że bardzo fajnie koją i też macie takie po ich nałożeniu taki efekt lekkiego napięcia skóry i fajnego nawilżenia. Bardzo ciekawa kuracja do przetestowania, także polecam Wam sprawdzić, jeśli czegoś takiego szukacie. Moim zdaniem no, warto się również i nią zainteresować. Teraz pokażę Wam coś z półki, powiedziałabym, bardziej profesjonalnej, od marki, która tworzy swoje produkty zabiegowe i z nich między innymi słynie, ale w ofercie ma również preparaty do pielęgnacji domowej, które będą uzupełniały między innymi właśnie te zabiegi. I zachowałam sobie specjalnie na tę okazję opakowanie. Jak już widzicie, Retix C. I myślę, że ta grupa osób, która korzysta z zabiegów w salonach kosmetycznych, kosmetologicznych, doskonale będzie kojarzyła tę nazwę. Tutaj mam dla Was propozycję serum. Serum z witaminą C, z kwasem ferulowym i nie tylko, ale w
W składzie tego seru mamy różne formy witaminy C, przez co też mamy jeszcze bardziej zwiększone, aktywne działanie tego preparatu na naszą skórę. I to jest serum, które jest przeznaczone właśnie szczególnie dla osób, które borykają się z tym problemem poszarzałej skóry, chcą ją odświeżyć, nadać jej blasku, rozjaśnić, ale też chcą podziałać na przebarwienia. No i szukają właśnie takiego fajnego preparatu. Moim zdaniem bardzo ciekawe rozwiązanie, właśnie między innymi za połączenie tych składników aktywnych. Tutaj również mamy buteleczkę z pipetą i co chciałabym Wam jeszcze do niego dodać? Nie podrażnia, nie przesusza, nie powoduje pieczenia, swędzenia. Bardzo szybko na skórze zauważycie ten efekt rozjaśnienia i takiego blasku. Można ten produkt stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Tak na dobrą sprawę nada się do każdego typu skóry, czy jest ona sucha, czy jest ona mieszana, czy jest ona tłusta. Zresztą słuchajcie, witamina C to jest taka substancja, którą warto mieć w swojej pielęgnacji, bez względu na typ skóry, właśnie ze względu na jej działanie, bo ona w różnych stężeniach, ale też w różnych formach będzie wpływała na różne problemy skórne. Retix C oferuje nam właśnie takie oto serum. Możecie je sobie zakupić w sklepie Top Aesthetic. Tam też jest kilka innych produktów tej marki. Warto się nim zainteresować. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z zabiegu Retix C, to będziecie doskonale wiedzieć, jakie fantastyczne działanie on przynosi na skórze, a jeśli chcecie jeszcze dodatkowo utrzymać sobie te efekty, to warto wprowadzić między innymi to serum właśnie do swojej pielęgnacji. I na zakończenie dzisiejszego filmu opowiem Wam jeszcze tak szybciutko o dwóch innych produktach. Mam tutaj propozycję olejową dla osób, które stawiają na olejki, lubią korzystać z nich w swojej pielęgnacji, dla osób, które stawiają na polskie marki, na kosmetyki naturalne. To jest marka Creamy. Ja o tej marce również już Wam opowiadałam na moim kanale i również pokazywałam Wam to serum. Jest to serum Marula, które zawiera 5% olejowej witaminy C, czyli znowu tę formę witaminy C, którą ja uwielbiam. Również przynosi bardzo fajne efekty, też między innymi ze względu na to, jaki ma skład, ale tak jak mówię, to już jest rozwiązanie bardziej olejowe. Czyli dla tych z Was, którzy lubią tego typu preparat o takich formułach w swojej pielęgnacji, albo na przykład szukacie czegoś do masaży, automasaży w domu, stosujecie rollery, stosujecie na przykład kamień guasza i potrzebujecie jakiegoś fajnego produktu w tej pielęgnacji. Tutaj szczególnie polecam Wam markę Creamy, markę, która słynie między innymi z fajnych serum, ale również olejków, ale ja szczególnie polecam właśnie ten produkt z witaminą C, który sama przetestowałam i też bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Natomiast ostatnio opowiadałam Wam o tym, że w mojej pielęgnacji pojawił się nowy kosmetyk z witaminą C, z 15% witaminą C i jest to marka Sunday Riley. Stosuję, jestem bardzo z niego zadowolona, używam w porannej pielęgnacji, aktualnie w porannej pielęgnacji. Bardzo podoba mi się formuła tego produktu, nie ma absolutnie w tej chwili, przynajmniej do tej pory nie pojawiło się żadne podrażnienie, żadne przesuszenie, zaczerwienienie, pieczenie, nic, kompletnie nic. Natomiast świetnie to serum sprawdza się u mnie właśnie w tej porannej pielęgnacji. Za jakiś czas zrobię Wam, a może na moim Instagramie, taką szerszą opinie, recenzje na temat tego produktu, ale widzicie, tutaj znowu mamy rozwiązanie w pompce, z pompką, w bardzo fajnym, higienicznym opakowaniu. Oczywiście cena też jest dosyć wysoka, natomiast w sklepie internetowym Sephory, gdzie możecie to serum dostać, też bardzo często pojawiają się promocje, różnego rodzaju promocje, kody zniżkowe i tak dalej, więc można sobie je kupić też w niższej cenie. Ale tak jak mówię, na razie jestem z niego bardzo zadowolona, więc z takich perełek, które Wam dzisiaj pokazałam, myślę, że warto również pokazać ten kosmetyk. Moi drodzy, to będzie tyle, jeśli chodzi o moje dzisiejsze propozycje dla Was z witaminą C. Jak widzicie, ja testuję, intensywnie sprawdzam na mojej skórze, używam produkty z witaminą C, bo uwielbiam. Widzę jej działanie, widzę to, że no moja skóra wygląda tak jak wygląda, czyli jest ten blask, jest to rozświetlenie, jest ten wyrównany koloryt, nie mam problemu z przebarwieniami. To chyba coś oznacza, skoro stosuję witaminę C już od wielu, wielu lat, to myślę, że
warto Wam ją polecić i warto w nią inwestować, zwłaszcza, że dzisiaj mamy tak ogromny wybór, jeśli rozmawiamy o formach witaminy C i preparatach z witaminą C, że warto się nimi naprawdę zainteresować i mieć chociaż jeden taki kosmetyk w swojej pielęgnacji. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj rozmawiałam, znajdziecie oczywiście jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Dajcie znać w komentarzach w ostatnim czasie, albo przynajmniej w zeszłym roku, jaki kosmetyk z witaminą C Was najbardziej zaskoczył, Wam się najbardziej spodobał, który się u Was sprawdził. Jestem bardzo ciekawa, jaki to będzie wybór. Czekam na Wasze odpowiedzi, a my oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!